Marcin Ziółkowski. Pamiętajcie, możecie na niego głosować od razu. Gdy twarzy brak w czynach i słowach, ty masz twarz. Gdy ścieżek splątanych bezdroża, ty drogę swą znasz. Ty zdołasz ból każdy pocieszyć, rozjaśnisz odwieczny nasz przedświt ciepłem rąk i spojrzeń twych. Nie chcę więcej, twoje serce do życia wystarczy. Twoje serce, co zagrzewa do walki każdy dzień. Twoje serce, które cierpi i kocha namiętnie, gryzocie pasma zbyt chudych dni. Twe fortissimo serdeczne brzmi. Dramacie samych najchudszych dni rzucasz mi w oczy łzy, gorzkie łzy, szczęścia łzy, spełniasz sny. Dziękujemy ci, Marcin. Robert, bardzo proszę. Ty jesteś bardzo fajnym chłopakiem, bardzo dobrze zaśpiewałeś, natomiast mam do ciebie jeden zarzut. Zaśpiewałeś to tak jak w oryginale zaśpiewał to Michał Bajor, to znaczy poza moimi normami estetycznymi. Tu dopiero widzimy, jak straszną krzywdę można wyrządzić komuś, śpiewając w sposób, który nie mieści się w tych normach estetycznych. Jeżeli ty byś chciał być nowym Michałem Bajorem, to ja zrobię wszystko, co w mojej mocy. Ta moja moc już teraz nie jest duża. Natomiast ja zrobiłbym wszystko. Ale ja nie chcę, sanowcy. Trzymam za słowo, bo gdybyś chciał, to ja zrobię wszystko, żebyś nie był idolem. Okay. Naprawdę ta piosenka nie mieści się w moich normach. Mm. Nie przejmuj się, gazeta, w której pracuje Robert Walko, 800 tysięcy nakładów. Kto to czyta? Ela? Uważam, że zaśpiewałeś to inaczej niż Michał Bajor. Ta piosenka już i tak przeszła do historii, czy tego chcemy, czy nie. Zaśpiewałeś inaczej, zaśpiewałeś bardzo przyzwoicie i mnie się podobało. Trzeba przyznać jedną rzecz, że jeśli chodzi o kanon, w którym jesteś, w którym byłeś teraz, to w tym kanonie spisałeś się świetnie, bez zarzutu. On może nam się nie podobać, ale zrobiłeś to tak, jak trzeba. I ja jestem szapoba. Kuba Rozpruwacz. Marcinie, to nie jest repertuar, w którym ja ciebie widzę, a żar, który masz w sobie, może rozpalić naprawdę do białości nie tylko kobiety, ale inne piosenki. Okej? Cieszę się, dziękuję. Do zobaczenia.